Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Ostatnio ktoś prosił w komentarzu, pytał, żebym wytłumaczył, jak tłumaczyć na język angielski nasz zwrot jeśli tak. Tak? Chcemy się upewnić. Na przykład idziesz na imprezę? Jeśli tak, to proszę cię coś tam zrób. Czy tłumaczyć if yes, czy tłumaczyć if so? Więc moja rada jest taka, zdecydowanie if so. If so po prostu pasuje zawsze. If yes nie zawsze pasuje. Oprócz tego nawet tam, gdzie pasuje, i tak native speakerzy wolą właśnie wersję if so. Dzisiaj sobie to wszystko wytłumaczymy. Popatrzmy na takie zdanie. To akurat jest autentyczne pytanie. Czy Tomek sprzedał auto? Jeśli tak, to co się stało z pieniędzmi? Tak? Czyli did Tom sell his car? If so, what happened to the money? Uwaga, czyli co się dzieje, nie dajemy z, tylko to. What happened to the money? Te pieniądze są konkretne, te ze sprzedaży, czyli the money. Kto tam jeszcze nie rozumie rodzajników i tak dalej, robiliśmy lekcję, link macie u góry i w opisie. I teraz chciałem wam zaproponować jeszcze inną wersję, również bardzo naturalną. Did Tom sell his car? If he did, what happened to the money? Czyli zobaczcie, jak to jest zrobione. Czy Tomek sprzedał samochód? Jeśli sprzedał, jeśli on sprzedał. Tylko ja nie powtarzam czasownika sprzedał, tylko zastępuję go operatorem czasu, który tu jest. Tu jest simple past, czyli operatorem jest did, więc używam did. If he did, uwaga też na wymowę, nie did, bo widzę tu i, no to Polak chce czytać did. Nie, wyjdzie wam inne słowo uczynek, did. Czyli kwestia długiego i krótkiego i, robiliśmy o tym też lekcję, link wam wrzucę pod koniec i w opisie. Czyli if he did, what happened to the money? I teraz wersja ta właśnie z if yes, ona tutaj akurat jest poprawna, choć, tak jak mówiłem, nie do końca naturalna, stąd dałem gwiazdeczkę, ale jest poprawna. Teraz dlaczego jest poprawna? Bo tu jest autentyczne pytanie. Did Tom sell his car? To jest pytanie, tak? Czyli ja mogę odpowiedzieć yes, he did, albo no, he didn't, nie sprzedał. I w związku z tym, że pasuje właśnie yes albo no, to tu też pasuje if yes. Ale to, co powiedziałem wcześniej, śmiało, mimo że właśnie pytanie, dajecie if so. Czyli if yes, what happened to the money? I teraz, kiedy yes, if yes, nie będzie pasowało? Wtedy, jak nie będzie pytania. Zobaczcie, tu jest fajny przykład. Tu nie ma żadnego pytania. Tu jest jakieś twierdzenie kropka, tu jest jakieś twierdzenie kropka. Czyli ktoś mówi, I might have a phone signal at the cabin, tak? Być może będę miał zasięg, dosłownie jakby sygnał telefoniczny, at the cabin. Cabin to jest jakiś drewniany domek, na przykład w lesie. If so, jeśli tak, tak, czyli jeśli będę miał ten sygnał, I'll give you a call when I get there. Czyli zadzwonię do ciebie, dosłownie dam ci rozmowę, kiedy tam dotrę. Czyli tak, nie ma pytania, czyli absolutnie nie wolno powiedzieć if jest, tylko i wyłącznie if so. Uważajcie też tutaj, bo tutaj jest czas przyszły, zadzwonię do ciebie, kiedy tam dotrę. Czyli Polak daje czas przyszły tu i tu. Zakaz czasu przyszłego w time clauses, czy po when, after, as soon as i tak dalej. W tym roku na maturze rozszerzonej był sprawdzony właśnie as soon as. Uważajcie na to, mówiliśmy o tym w drugim odcinku o formach przyszłych. Link wam wrzucę pod koniec i w opisie. A teraz podobne zdanie też właśnie z sygnałem, z zasięgiem, ale tu jest pytanie. Czyli ktoś pyta, is there a better phone signal over there? Czy może tam jest jakiś lepszy zasięg? Jeśli tak, I'll quickly call my friend. Czyli jeśli tak, czyli jest ten sygnał, szybko zadzwonię do mojego kolegi. Czyli w związku z tym, że jest pytanie, pasuje if yes, ale pasuje też if so. I idziemy dalej, kolejne przykłady, tylko patrzę na pierwsze zdanie i widzę, że zapomniałem zrobić przeczenie. Tu jest przeczenie, I'm not sure, ok? Czyli tu jest not, I am not sure. Czyli ktoś mówi, na przykład właściciel hotelu. Przychodzą jakieś dwie osoby, które zamówiły pokój i właściciel mówi, I'm not sure if you two are a couple, tak? Czyli ja nie jestem pewien, nie wiem, czy wasza dwójka, czy wy jesteście parą. If so, jeśli tak, czyli jeśli jesteście parą, feel free to push your beds together. Czujcie się wolni, czyli śmiało, co mają zrobić? Push your beds together. Jakby popchać łóżka razem, no ale chodzi o to, żeby je złączyć, tak? Czyli właściciel mówi do dwóch osób, słuchajcie, jeżeli jesteście parą, to śmiało złączcie sobie łóżka. I tu nie wolno użyć yes. Dlaczego? Bo tu nie ma żadnego pytania, jest stwierdzenie. A teraz zobaczcie na taką scenkę. Ktoś się pyta, do you need the washing machine? Potrzebujesz pralkę, tak? W sensie, czy będziesz robił pranie? Jeśli tak,
The washing powder is in that cupboard. Czyli proszek jest w tamtej szafce. Tu jest autentyczne pytanie. Czyli obie wersje if yes lub if so. Ale znowu, tak jak mówiłem, preferujemy if so. I kolejne dwa przykłady. Did you get the email I sent? Czy dostałeś maila, który wysłałem? Uwaga, w języku angielskim czasami wolno kasować zaimek który. Tutaj jest the email which albo that I sent, lub właśnie trzecia wersja, że kasuje ten zaimek. Robiłem o tym filmik. To są tak zwane relative clauses. Obejrzyjcie sobie, czyli jak używać który. Kiedy who, kiedy which, kiedy that, a kiedy właśnie można w ogóle skasować. Link macie u góry i w opisie. I tu mamy autentyczne pytanie. Czy dostałeś maila, który wysłałem? Jeśli tak, no to mamy znowu właśnie dwie wersje. If yes lub if so. Make sure to reply before the deadline. Tak? Czyli make sure, upewnij się, że odpowiesz, reply, przed terminem ostatecznym, the deadline. A tu mamy, zobaczcie, bez pytania mamy stwierdzenie, czyli na pewno nie będzie pasowało właśnie if yes. I wanted to check if you got the email I sent, tak? Czyli chciałem się sprawdzić, czy dostałeś maila, który ja wysłałem. Jeśli tak, czyli jeśli go dostałeś, make sure to reply before the deadline. Dzięki.